oświadczenia komunikatów. Szanowni Państwo, chciałbym przeczytać pismo, które jakby obrazuje to, o czym już pewnie wiele razy mówiliśmy, ale ja bym przeczytał. Odpowiedź na pismo otrzymane drogą elektroniczną w sprawie parkowania pojazdów zaopatrzenia w rejonie przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy Nawojki. Chodzi o przejście dla pieszych, które prowadzi na przedłużeniu ulicy Gramatyka na wprost do na miasteczko. I tam jest taki problem, że został tam umieszczony kiosk firmy Avitex, tak, gdzie jest sprzedawane pieczywo i, no i on jest zaopatrywany przez samochody ciężarowe, no, znaczy takie dostawcze dosyć spore, poprzez właśnie przejście dla pieszych. No i nasze interwencje popierane fotografiami, no, usiłowaliśmy doprowadzić do takiego stanu, żeby tamte samochody po prostu tego chodnika nie niszczyły. Teraz tam są zupełnie, mimo naprawy, przez firmę Avitex. Wątpliwej. Znaczy, no, zostało coś tam zrobione, ale z powrotem jest stan właściwie jeszcze nawet gorszy, bo popękały te płyty, tam jest wszystko klawiszuje naprawdę niebezpiecznie. No i odpowiedź jest tak, no myśmy oczywiście wnioskowali o to, żeby tam postawić słupki, no, żeby po prostu nie wjeżdżały samochody, bo walka inna, no i też zresztą czatowanie tam w wczesnych godzinach rannych, żeby przyłapać tego, nie udaje się służbom porządkowym, trudno, żeby to robili radni. Nie mają takich kompetencji też. Informuję ZIKIT w Krakowie, że montaż słupków chodników w obrębie przejść dla pieszych jest kwestią kontrowersyjną w świetle bezpieczeństwa osób niedowidzących. Wyznaczenie przejścia dla pieszych mają zapewnić bezpieczne przedostanie się każdego pieszego na drugą stronę ulicy, nie stanowiąc nieoczekiwanej przeszkody. Zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca, prawo o ruchu drogowym, dziennik ustaw i tak dalej, zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściach dla pieszych oraz odległości mniejszej niż 10 metrów od tego przejścia. Dodatkowo artykuł 26. Zabrania jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. Umieszczenie słupku w miejscu wskazanym przez Pana byłoby dublowaniem obowiązującego każdego użytkownika drogi przepisów prawa. Za egzekwowanie kodeksu drogowego odpowiedzialna jest Straż Miejska i Policja. Jak zawsze standardowo. Które to służby powinny karać mandatami kierowców nieprawidłowo parkujących swoje pojazdy. Dlatego też w razie dostrzeżenia sytuacji nieprawidłowego parkowania należy zgłaszać taki precedens do tych jednostek. Nie jest to precedens. No ale usus właśnie dyrektor Stopą się podpisał, ale no jest to przykład tego, bo to jest wiele miejsc takich, które wnioskujemy, że przejścia tam jeszcze zostały zabezpieczone, bo jest to też bardzo wygodne dla kierowców, ponieważ to obniżenie powoduje, że łatwo się wjeżdża i takie parkowanie na przejściach dla pieszych jest częstą rzeczą. Ja byłem jakiś czas temu w stolicy, widziałem, a myślę, że w stolicy szanowanie prawa jest chyba jeszcze lepsze niż w byłej stolicy, to no, wielu miejsc przejścia dla pieszych, chyba dużych, centralnych, są zasłupkowane. Jeszcze nawet słupki piękne z herbem Warszawy, także wydawało mi się, że te same przepisy obowiązują na terenie całego kraju. Chyba nie. Z tego no bo tutaj trzeba wydać pieniądze na panie przewodniczący, dlaczego nie? Bo Warszawa ma kasę, a my nie mamy. Nie, ale tutaj zwrócił uwagę Państwu. Trzeba wydać pieniądze na słupki. Jak się nie wyda pieniędzy na słupki, tylko się każe mandatami, to do kasy wpływają pieniądze. Bardzo proszę. Spotkałem się z takim przypadkiem, że kierowca tam busa wykonujący regularny przewóz osób na danej trasie przejeżdżał ze względu na prace remontowe, chciał zdążyć i przejeżdżał przez odcinek na kilkudziesięciu metrów, ignorując zakaz wjazdu ze względu na remont ustanowiony, bo musiałby zrobić dużą pętlę i jakiś pan w czynie społecznym fotografował go przez ponad tydzień. W efekcie odbierał 38 punktów przez tydzień i musiał zostać skierowany na egzamin kontrolny. Więc
tutaj powiedzmy taki właśnie czyn społeczny radni też no, nie zachęca nikogo, ale mówię, że taka możliwość na pewno by przyniosła efekt bardziej powiedzmy taki dyscyplinujący niż słupki. No. No, wygląda na to, że to będzie niezbędne, ale no, jest to jednak dosyć uciążliwe, żeby w porze zaopatrywania takich kiosków to zwykle jest około 6 godziny rano, żeby robić takie polowania, ale myślę, że to też nie tędy droga. Jeżeli można, druga dostawa jest gdzieś w godzinach południowych. Dzisiaj widziałem taki przypadek w ulicy Czarnowiejskiej, gdzie jest też Avitex. I nagle samochód dostawczy staje normalnie na podwójnej ciągłej, stoi koleś z jednej strony, tworzy z drugiej. Nie wiem, bo też jest, tylko na szczęście nie robią na skierowanie, na przejście. Stał po prostu na ciągłej. I na razie w ogóle jest do przyjęcia. A co na ziemi? Jeszcze mam taką propozycję. Bardzo proszę. Zarządcy drogi, żeby przekazał dokumentację fotograficzną policji i policja, tak jak radny pan powiedział, może na podstawie dokumentacji fotograficznej podjąć jakieś postępowanie i ukarać. Mogłabyś wyczulona bardziej w gruncie rzeczy na tym miejscu. Bo przecież to trzeba by było odpowiedzieć, żeby przekazała dokumentację fotograficzną, którą z pełną starannością zrobili członkowie rady dzielnicy z odpowiednim organem, powołuje się w śmierć. Ale to próbowałem coś takiego dać. Właśnie to organ powiedział, że proszę pana, nie wiemy komu trzeba mandat, dlatego, bo nie wiadomo kto jechał tym pojazdem. No ale to już... No, ale takie tłumaczenie. Dam panu to zdjęcie, proszę bardzo. Jak pan potrafi z nimi załatwić, to pan da zdjęcie. Mogą się zawsze... Na podstawie, że powiem, z fotoradarów policji, to można to też jest zbyt daleko idziemy. Ja chciałbym państwa chcę się z państwa poinformować, jeśli chodzi o naszą walkę przy budowie tego budynku na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i Wrocławskiej. Mianowicie tam, jeżeli państwo pamiętają, myśmy się tam sprzeciwiali, taki trójkącik został oddany deweloperowi, taki malutki. I w czasie budowy ten trójkącik był wykorzystywany przez dewelopera, tam sobie ustawiał jakieś kontenery. No i myśmy się zwracali o przekazanie nam umowy na korzystanie z tego terenu. Dostaliśmy odpowiedź, że, no, że nie była taka umowa zawarta. No więc myśmy się zwrócili, żeby zawrzeć taką umowę. Po jakimś czasie dostaliśmy odpowiedź, że przecież już raz zostało odpowiedziane, że nie było takiej umowy. Więc wróciliśmy się jeszcze raz z prośbą, żeby w takim razie naliczyć opłaty za bezumowne korzystanie z tego terenu. I dzisiaj wpłynęło pismo, że został obciążony deweloper opłatami za bezumowne korzystanie z tych paru metrów w wysokości 550 zł brutto. Wyliczenie za wszystkie dni. Także udało nam się. Też jest jeden pozytyw, że na tym trójkąciku został zrobiony dzielenie mieszkania drzewa, także jakiś taki niewielki wkład w rozwój zielony mamy. Mimo że na tym parkingu, jeżeli państwo pamiętają, bardzo duże drzewo rosło przed tym budynkiem i w ogóle było gdzie parkować w tamtej okolicy. Teraz już nie ma, no ale cóż. A co przewodniczący może powiedzieć na temat terenów wojskowych, gdzie, nie wiem, chyba w sobotniej klasie, czy w dzienniku, czy w dzisiejszym. Na ten temat, że właśnie wykupywane są. 6 hektarów jest do zbycia. No. Ale to nie w naszej dzielnicy. To jest szósta dzielnica. Ale Rydla. To wcześniej prasa pisała o tych terenach. Dzisiaj pisali o Rakowickiej. A na Rakowickiej jeszcze kilka hektarów też zostało. Parę zamkniętych osiedli tam i mędrzy. Natomiast jest przy ogrodzeniu do zbycia 6 hektarów, na razie w pierwszym etapie ma mieć 3, czy 78 arów później. Moje prywatne zdanie jest takie, że to powinno być bezpośrednio przekazywane do gminy, bo nie powinno to być przedmiotem handlu, bo to jest... Ale wojsko ma to już od 170 lat. Wojsko to jest w gestii Skarbu Państwa. No tak, ale gmina...
Wydaje mi się, że wojsko powinno się zajmować obronnością, a nie handlem nieruchomości. Tak, że ale oni chcą zarobić pieniądze znowu na zakup uzbrojenia i tak dalej. No ale to jest tak kropla w morzu potrzeb i tak większość jednak to podatki finansuje. No tak, tym bardziej, że te tereny są... Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Bardzo proszę. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli. Tak, po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy 5 Krowocza kontroli na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej przyjętego przez Rady Dzielnicy 5 Krowocza uchwałą nr 28/262013 Rady Dzielnicy 5 Krowocza z dnia 15 stycznia 2013 roku Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości podczas kontroli. Komisja przedstawia następujące wnioski. Pierwszy, po zapoznaniu się z bieżącymi wydatkami dzielnicy nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt drugi, dostosowanie niepowierzonej dzielnicy przez Radę Miasta nie budzi zastrzeżeń. Punkt trzeci, dokumentacja z poszczególnych zarządów wyprowadzona w sposób prawidłowy, nie stwierdzono nieprawidłowości. Czwarty, po skontrolowaniu przez komisję uchwał zarządu oraz Rady Dzielnicy 5 oraz delegacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt piąty, po skontrolowaniu dziennika korespondencyjnego nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt szósty, sposób przedstawienia Radzie Dzielnicy informacji związanych z realizacją zadań priorytetowych i powierzonych nie budzi zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana wysłuchać. Ja mam informację, mianowicie najbliższy czwartek 19 odbędzie się długo oczekiwany konkurs na zadania w zakresie opieki zdrowotnej. Nasza dzielnica miała o tyle szczęście, bo oprócz tych wszystkich gremiów, które opiniowały te zadania, na końcu Rada Przejrzystości i cóż się okazało, że Rada Przejrzystości jeszcze za mało i Okręgowa Izba Lekarska zakwestionowała na szczęście nie nasze zadanie, tylko z innej dzielnicy i nie wiadomo kiedy ono będzie, ale z tego co wiem, że te konkursy jak gdyby nie podlegają pod zamówienia publiczne, a zatem jeżeli zostanie rozstrzygnięty 19, czyli w najbliższy czwartek, to praktycznie 24 mogą ruszyć już szczepienia, bo nie ma tej karencji dwutygodniowej na odwołanie. To jest ostateczne rozstrzygnięcie, nie ma możliwości odwołania. Dobrze, bo zaczynają się telefony właśnie. Tak, tak. To będzie wiadomo w czwartek, czy no jeżeli wymyślą tak jak w tamtym roku 60 parę złotych, to sądzę, że nie będzie szczepienia. No bo to jest nie do przyjęcia kwoty. W tamtym roku było 64 zł, a inne dzielnice, że tak powiem, nasze sąsiady wiążące z nami miały po 30-34 maksymalnie. U nas chyba fark tak się wychylił, 60 parę. Ale my mamy tylko na szczęście jedno zadanie na kwotę 12 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. 24 za tydzień o 18 Komisja Kultury.